Kochane dzieci, witam Was na kolejnym naszym spotkaniu Roratni. Mam nadzieję, że macie w sobie ten zapał, żeby wspólnie odkrywać tajemnicę. Tę tajemnicę najważniejszą i miejsce, w którym ta tajemnica się dzieje, czyli nasz Kościół. Dzisiaj ważny dzień. Barbórka. Niektórych z Was na pewno obudziła orkiestra, która przeszła ulicami naszego miasta. Cieszymy się, że ten element naszej tradycji jest kultywowany. Jesteśmy ciekawi, jakie nowe tajemnice odkryje przed nami ten dzień dzisiejszy, te dzisiejsze roraty. Także podsłuchajmy, co odkrywają i przeżywają Jadzia i Maciek. Tego dnia Jadzia i Maciek jak co dzień poszli rano do szkoły. Jeszcze wtedy nic nie zapowiadało, że będzie to dzień pełen niezwykłych wrażeń. Rozpoczęła się właśnie trzecia lekcja. Pani, jak zawsze, sprawdziła obecność, zapisała temat na tablicy, aż tu nagle po 5 minutach lekcji rozległ się dzwonek. Na początku wszyscy zaczęli się cieszyć, że lekcja tak szybko się skończyła, ale ten dzwonek był inny niż zwykle. Mało tego, dzwonił dłużej niż na przerwę i dzwonił aż 3 razy. Nasza pani doskonale wiedziała, że jest alarm. Ostrzeżenie, że w naszej szkole dzieje się coś niedobrego. Pani bardzo stanowczo poprosiła, abyśmy, zostawiając wszystko, ustawili się w pary. Jeszcze raz przeliczyła klasę i żwawym krokiem poprowadziła nas na podwórko. Tam zastaliśmy wóz bojowy straży pożarnej i strażaków, którzy, jak się okazało, przeprowadzali dla nas szkolenie ewakuacyjne ratujące nasze życie. Maciek dobrze zapamiętał dźwięk tego dzwonka, bo gdy tylko wrócił do domu, opowiedział o wszystkim dziadkowi. Dziadku, dziadku, wiesz jaki numer? Wszystko zaczęło się od dzwonka. Tak, bo dzwonek ma bardzo ważną funkcję nie tylko w szkole, ale także w kościele. Informuje o bardzo ważnych rzeczach. Maćku, czy widziałeś już kościelne dzwony? Tak, oczywiście. Ksiądz na zbiórce pokazywał nam dzwonnicę, a w niej 3 duże dzwony. Powiedział, że te duże dzwony zawsze dzwonią 30 minut przed mszą, aby nikt nie spóźnił się do kościoła. Dzwonią też na Anioł Pański w samo południe. Dzwonią, gdy procesja idzie wokół kościoła. Zaprowadził nas także do sakrystii i pokazał inne dzwonki. Sygnaturkę, którą będziemy dawać znak wszystkim, że właśnie zaczyna się msza święta. Okazało się, że są jeszcze takie małe dzwonki, którymi będziemy dawać znak ludziom, aby uklękli. I wreszcie ten dostojny gong, w który uderzamy, gdy w czasie przeistoczenia chleb staje się ciałem, a wino krwią Pana Jezusa. On daje nam znak do zadumy i adoracji. Jestem z ciebie dumny, Maćku, że tak wiele zapamiętałeś. Mam nadzieję, że jako ministrant będziesz często używał tych dzwonków. Z wielką radością, dziadku. Drogie dzieci, jak dobrze wiecie, w naszym kościele są też ministranci. Dzisiaj chcemy powiedzieć o dzwonach, o których mówił Maciek. Przed każdą mszą świętą, 30 minut, dzwonią w naszym kościele te duże dzwony, które są na wieży. W naszym kościele są 3. Trudno je pokazać, bo są wysoko na wieży, ale teraz na pewno samą tą wieżę i miejsce, gdzie one są, widzicie. Gdy rozpoczyna się msza święta, ministranci dzwonią nam na sygnał takim małym dzwonkiem, który nazywa się sygnaturka. Gdy pociągniemy za ten sznurek, usłyszymy dobrze znany głos. Symbolizują wszystkim, którzy są w kościele, to, że rozpoczyna się ta tajemnica, że teraz już trzeba wstać i przyjąć tą postawę, która pozwala nam dobrze przeżyć mszę świętą. Oprócz dzwonów na wieży i oprócz tej sygnaturki, którą słyszeliśmy przed chwilą, mamy w kościele jeszcze inne dzwonki, które używają ministranci. Przede wszystkim używają takich oto dzwonków, które widzicie. Ten dźwięk przypomina nam o tym, że czas zająć odpowiednią postawę, czy to usiąść, uklęknąć, a czy wstać na mszy świętej. Dzięki temu łatwiej możemy mszę świętą przeżywać. Ale jest jeszcze jeden szczególny rodzaj dzwonku, o którym chcę Wam powiedzieć, a szczególnie jego nazwa jest zupełnie inna, bo nazywa się gong. Brzmi mniej więcej tak. Czy
kojarzycie moment, kiedy używa się tego gongu? Używa się go w czasie przeistoczenia. Dlaczego? Bo ten dzwonek, ten gong ma nam powiedzieć, że teraz wszystko inne ma zamilknąć, a ten dzwon pokazuje nam, że najważniejszy nam mszy świętej w czasie przeistoczenia jest Pan Jezus. Moi drodzy, mam nadzieję, że po dzisiejszym dniu będziecie już wiedzieć, jakie i po co dzwony używane są w Kościele. Ale jest jeszcze jedno znaczenie dzwonów, na które chcę Wam zwrócić uwagę. Mianowicie dzwony przypominają nam też, oprócz postawy, które mają zająć, o punktualności. I myślę, że warto dzisiaj się zastanowić, czy jesteście punktualni, przychodząc na mszę świętą do Kościoła. Bo przecież do szkoły wiemy, że mamy się nie spóźniać, czy w inne umówione miejsca. A jak to jest z naszym przychodzeniem na mszę świętą? Postanówmy może od dzisiaj, że zawsze będziemy pilnować tego, aby dzwony, które usłyszymy z wieży, spowodowały, że to jest czas naszego wyjścia na mszę świętą, żeby nie przegapić tej wielkiej tajemnicy, która rozgrywa się w tym Kościele, który poznajemy. Spróbujcie się nad tym zastanowić, popracujcie nad punktualnością, a jako pamiątkę z dzisiejszych rorat, niech rodzice Wam dadzą naklejkę z sygnaturką, którą przykleicie w odpowiednie miejsce. I tak oto kolejna tajemnica zostaje dzisiaj odkryta. Dzisiaj na początek, z okazji wspomnienia świętej Barbary, która jest patronką górników, chciałem właśnie złożyć najserdeczniejsze życzenia całej braci górniczej na ręce emerytowanego górnika. Składam życzenia wszelkiej pomyślności, zdrowia i błogosławieństwa Bożego oraz serdecznie podziękować za ten trud i wysiłek w tak ciężkich warunkach pracy. Dziękuję za życzenia i życzę dzieciom radosnych rorat oraz owocnego przygotowania się do świąt Bożego Narodzenia. Teraz nie będzie piosenki, ale chciałem Wam opowiedzieć pewną ciekawostkę. Czy zastanawialiście się kiedyś, czy dzwony w kościołach dzwonią na jakiejś konkretnej wysokości, jakiś konkretny dźwięk? Oczywiście. I nasze dzwony tak samo. Dzwony w naszym kościele brzmią jako akord cis-moll. Co to znaczy? To znaczy, że każdy z naszych trzech dzwonów ma inny dźwięk. Jeden to cis, drugi to e, a trzeci to gis. Posłuchajcie, jak to brzmi. To są właśnie dźwięki naszych dzwonów. Na tych dzwonach można by w zasadzie zagrać wiele przepięknych melodii. Choćby taką jak ta. To właśnie taka ciekawostka odnośnie naszych dzwonów, ale też każdy kościół ma swoją tajemnicę wysokości bicia dzwonów. Wszystkiego dobrego Wam życzę, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i do zobaczenia jutro.